Dobrze, to będziemy zaczynać po dniu przerwy, kiedy nie wyjechał żaden z autorów. Spotykamy się dzisiaj, dzień 24, przedostatni piątek naszego festiwalu. Dzisiaj wszyscy autorzy dojechali szczęśliwie w komplecie. Pierwszym z nich jest nie pierwszy i nie ostatni Słowak, jakiego gościmy na naszym festiwalu, ale pierwszy Słowak, który ma polską końcówkę nazwiska, a nie słowacką. Bo muszą Państwo wiedzieć, że jak tylko Polak przyjedzie na Słowację, melduje się w hotelu, to od razu zamiast i na końcu dostaje Y z przydziału, tak jak każdy Słowak, i jeszcze taką kreskę nad Y, żeby już w ogóle wyglądał jak Słowak. Także miło mi powitać wśród nas najbardziej polskiego spośród słowackich autorów, Wacław Postelacki. A spotkanie z nim poprowadzi i będzie tłumaczyć to, co Wacław ewentualnie powie, Katarzyna Wójcika. Oczywiście to nazwisko to była jedna z pierwszych rzeczy, o których chciałam mówić, że tu muszą być jakieś polskie korzenie, albo gdzieś ta historia środkowoeuropejska musiała cię rzucić gdzieś do Polski, no bo jednak Kostel to nie jest Kostel, to jest Kościół, tak, po polsku, czyli mamy rdzeń czeski, po słowacku jest Kostol. Rdzeń nazwiska jest czeski, końcówka jest polska, pisarz jest słowacki. Otóż, ale okazało się, że tak naprawdę jest to pseudonim artystyczny, który sam sobie wybrałeś, więc to na pewno cię zapytamy za chwilę o to, skąd taka końcówka i to właśnie już przewidując karierę w Polsce, która wkrótce na pewno nadejdzie, bo dzisiaj te opowiadania, które będziemy czytać, to są pierwsze przekłady pracy Wacława Postelackiego na język polski, czyli mają Państwo w kameralnym, ale jakże wyborowym towarzystwie szansę na to, żeby pierwszy raz zapoznać się z tą literaturą. Wacław Postelacki jest autorem opowiadań. Opowiadań i co tylko i wyłącznie, być może pozostanie twórcą opowiadań, tak jak już nieraz Państwo słyszeli podczas naszych różnych spotkań z autorami, opowiadania w Polsce nie są chętnie wydawane, wydawcy ich nie lubią, nie chcą, żeby pisarze pisali opowiadania, ponieważ czytelnicy nie chcą ich kupować. Natomiast na Słowacji jest troszkę inna sytuacja, ponieważ istnieje od wielu lat bardzo ważny konkurs literacki, który się właśnie nazywa Powietka, konkurs na opowiadanie. I na ten konkurs może się zgłosić absolutnie każdy i gwarantuję Państwu, że gro autorów ze Słowacji, z którymi mieliśmy przyjemność się spotkać podczas miesiąca spotkań autorskich, to są autorzy, którzy właśnie swoją drogę literacką zaczynali na konkursie Powietka, konkursie organizowanym przez wydawcę Kolmana Kertesa Baga, ale również wydawcę zbiorów opowiadań Wacława Postelackiego. I ta przygoda Wacława z tym konkursem na najlepsze opowiadanie zaczęła się już w 2006 roku, kiedy jedno z jego opowiadań trafiło do finału tego konkursu, a konkurs ten wygrał w roku 2010 opowiadaniem Olek postanawia zabić. Tego opowiadania dzisiaj nie będziemy czytać, bo to już też jest rzecz sprzed 9 lat, no to już cała epoka temu, ale jeszcze dodam, że zwycięstwo w konkursie opowiadania wiąże się również z taką miłą gratyfikacją finansową, dokładnie w wysokości 700 euro, co jak tak a propos naszych rozmów na temat Angelusa i tego, kto spłacił jaką hipotekę i kto co zamierzał sobie kupić, to konkurs na opowiadanie, ta mniejsza forma przynosi taką powiedzmy przeciętną miesięczną pensję słowacką, co też wydaje mi się, że jest miłą odmianą. Wacław Postelacki ukończył studia pedagogiczne, ale zanim je rozpoczął, pracował fizycznie na budowie, przez chwilę też był bezrobotny. Po tym jak te studia ukończył, zaczął pracować jako wychowawca i to wychowawca w szczególnym miejscu, bo w domu poprawczym dla dziewcząt. Tam pracuje do dziś. Dziś również tam pracuje, bo tam były jakieś perturbacje. Przez chwilę był w ogóle strażnikiem w więzieniu. Co też jest taką no, dosyć niezwykłą drogą dla literata.
że nie jest dziennikarzem, nie zajmuje się reklamą i myślę, że też w jakiś sposób będziemy mogli dotknąć tego tematu. Wyszły jego 3 książki właśnie we wspominanym wydawnictwie Kolomana Kertesa Bagami. Pierwszy tomik Chęć zabić w 2013 roku, drugi Incydent w 2014 i teraz najnowszy Wirtuos, tak, to są te 3 książeczki, w 2018. Dobra, ja się już chyba nagadałam chwilowo, więc może przejdziemy do czytania opowiadań i potem sobie jeszcze trochę o nich porozmawiamy. Jedenásť schodov, kto vie prečo, možno kvôli vysokým stropom, možno im to len tak vyšlo, podstatné je, že ten najvyšší je iný, nižší o kúsok zo 2 cm. Stačilo to na pád, uťal sa majster tesár pri vymeriavaní, zostal mu nakoniec taký menší, nedochôdča schodík. Nie je však podstatné prečo, čo tam po príčinách, následok je dôležitý a nemením rozprávať o bolesti, ktorú cítim, o kroku do prázdna, o páde na betón, o bolavých kolenách, o nabitej brade, o rozliatom lieku a o slzách chlapa, o výraze tváre a zamračení, o starých koncoch a nových začiatkoch, o tom, ako Krištof zabil, o nádhere povstania a sile v kolenách, o rovných chrbtoch, o rovných cestách, o zdravej mysli, o slovách silných a skutkoch, áno, predovšetkým o skutkoch, čo je to myšlienka bez činu. Ani o tých dvoch ženách, čo sa obrývali drahým vínom a krvácali z nosa, pri pomyslení na vrané kone nebudem hovoriť, aj keď príbeh je to zaujímavý. To by som už pokojne mohol spomenúť aj výlet do Rigy, ale na čo spomínať na tú gymnastku? Len čo by človeku smutno bolo. Ale ako vravím, netreba niektoré veci zvlášť, keď mnohým prídu banálne. Jednoduché osudy jednoduchých ľudí, ktorí radi povedia, radi vravia o všelijakých veciach. O rybách, hrochoch, jeleňoch, zveri rakicovej a iných párno či nepárno popytníkoch. O vtákoch dravých, spevavých, vodných, nočných, o oleji, o mazute, rope, ako dochádza. Ja veru nebudem také reči viesť. Napríklad ako minule, ale to bolo vážne zaujímavé, keď mi Karol vravel, ako sa mu nedarilo celý deň a nakoniec ešte stretol škaredého človeka s tulipánom. Ohromné. Ale to je len málo z mnoha. Napríklad keď vravel o žltom zošite nudil slnca. Podobne aj o strune v Ostrici, o tom decku, čo odmieklo perník, o hnaní kráv prério, a ako sa vyberá lajno zo zubatej podrážky na vybramách. No na čo to komu je? Na čo je dobre hovoriť druhým o potrmelci vpred, zalievaní muškátov, pietnom kladení vencov, o defekte, alebo ako mu prepúšťa pumpa na bicykel a nezabudnúť na vyrážky, tiež vďačná téma. A o chrbtoch. Čo som sa už o nich napočúval. Neviem, prečo mi druhý hovoria o chrbtoch. Žiadam ich? Nežiadam. A nám. Zas ďalšia príhoda o chrbte chopatom, širokom, o chrbte sa mi sval, o útlom a o tom zbalenom sadla plus detail o pupákoch na lopatkách. Škoda slov. Sám by som človeka nezaťažoval takými rečami, ale v skutku. Zaujímalo by niekoho, ako som hrdinsky vybojoval srdce slečny? Čo budem hovoriť? Bum, bum, bum a bolo moje, hotovo. Alebo ako som mastil pánty hnedou indulónou, lepal rezne na svítaní, za zváračkou poboskal mixér, ako som pozoroval psi pri oňuchávaní cibuliek, ako som si skrátil traky a v mraze recitoval. To sú len hlúbosti, tiež nikoho nezaťažujem príhodami o černoške, čo som stretol v úľanoch pri zelovoci a mávala rukou, nech si vyvetrá pazuchu. O múroch, o hviezdach, o močiaroch, aj keď tá ako ma rozpadol, lakťom na mloka bola múd. O žeriave, o kijaku, o flaute, o znamienku nad šuškou, o výrivých prúdoch, o poprade, o svitníku, o budovaní všeobecne, o budovaní mieru, priehrady, priateľstva, o fosfore. Ale zas čo tak o láske, to by som možno jednu mohol. To by som možno mohol jednu kratšiu. Mám ich mnoho, ale len nehovorím. Veď ani netreba.
Možno len zavšie spomenúť, ale zas, aby som človeka nenudil. Koho by zaujímalo, ako som stretol Katku na skale? Liezla hore, pozerám je zo zeme na zadok, zapnem prvú karabínu, leziem, tie prekrásne polky sú bližšie a bližšie, riskujem, ale ona ma vábi a už som na jej úrovni a v rozpaku jej vravím, že potom môžeme ísť na tresku a rožok a ona, že áno a že má hašľerky. Spotený sedíme potom na vrchu skaly ako vtáčatá pritisnutý k sebe a srdcia máme plné citu, vrie v nás niečo nové, čo príroda chce a tlačí do nás. A tlačí to do nás svojou impozantnosťou. Sme malí, maličkí, ale dvaja. Dvaja maličkí pri sebe, lebo tak to má byť, lebo patríme k sebe a odteraz sa musíme navzájom istiť. Toto lano je aj symbolickým putom medzi nami. Niečím, čo nik nerozpojí, lebo je to pečatené boskom a láskou čistou ako nebo nad nami. Čo vám poviem, čistý krc. No a predstavte si, že takéto veci by mal človek počúvať. Veď to ani z huby nechce ísť, to božne do ucha. A keď prišiel Igor a rozprával, čo sme aj tak všetci už dávno vedeli z televízora. Dobre, prežil ako jediný pár lietadla, asi pred pol rokom. Všade o tom hovorili, kde si v kopcoch v Albánsku, klasika. Padlo teda, kde v divočine kopa mŕtvych, Igor polámaný chrčal. Vraj niekoľko hodín obrizal akúsi hadičku, kým ho našli, omdlel. Pár mesiacov bol v kome a teraz jazvený príde a máme sa z neho posrať, nie? Určite. Tak som mu dal jednu o tom, ako sa ma zmocnil strach a navrch aj tu, ako som si mesiac pamätal účest šedivého chlapa a musel uznať, že i keď prežil, neznamená to, že sa stane zaujímavým, pretože človek štandardne prežíva stovky banálit denne. Ide do obchodu kúpiť rožky, lekvár, záložku, kredenc, flystre alebo čo. A čo vec, to banálna skúsenosť, a čo banálna skúsenosť, to príhoda, a čo príhoda, to reči. Minule som si len sadol a bách, príhoda o stoličke. Naklonil som sa, príhoda o chrbtici. Napil o vode, o pohári, po palcových rúrach a točke, o vodárových a montérkach, o francúzskom kľúči a o barle, o gumových tlmičoch, o svadbe nejakého beznohého s krásavicou, o prove, o tabletách a navrch jedna o prasačom chvostu. Ale nebudem rozprávať, keď vidím a počúvam druhých. Chcem mlčať a nepočuť. Nie, že by to bolo všetko o ničom, ale nepotrebné. Treba na čo mi je dobre vedieť toľko o listovej zelenine. Na nič. A hodinu som ho včera počúval. Len o hlúboch toho bolo na dobrých 20 minút, plus téma vlasy, o každom jednom, čo má na hlave, fakt. O chlpoch, až po tie miesta, čo netreba opisovať vôbec. Plynulo ku kožným chorobám, lupienke a svrabu, nechty, zuby, kosti, uši, ústa, nos a mozog. A aj som čakal, že keď už je pri tom mozgu, bude myšlienka, ale kdeže, tráviaci trak. Ej, ale by som mal vstať a ísť, ak asi zima ide od zeme, ešte na chladne. Jožo? Jožo. Keď mal Jožo 30 rokov, stala sa mu zvláštna vec. Vyšiel z paneláku a vtedy umrel sused. Ľudia to uchlili. Na druhý deň Jožo zas vyšiel a zas umrel sused. Umieranie pokračovalo ďalej, ale všimol si to až po dvoch týždňoch. Nikomu nič nepovedal, 14 mŕtvych a novinári, polícia nezistili nič. Skúsil jeden deň z domu nevýsť, nikto neumrel. Druhý deň, zás nikto. Tretí deň, opäť nič. A potom, keď išiel vyniesť smeti a dať si dve piva, stretol dole pri výťahu susedu. Tá mu vraví, že chvála Bohu, je to zlo už preč, a ako sa s ňou na prahu vchodu lúčil, otrčil ako pitá. Chudera stará, Jožo sa zrakol, z metku sa vrátil. Rozmyslel si to, šiel tie smeti vyhodiť, zašiel do krčmy a večer ďalšie parte na nástenke. Lenže Jožo nie je doma sed, a aj tak nikdy nemal susedov rád. Keby sa mu napitému chlapi v krčme nesmiali, že je debil, neprezradil by sa. Vraj nikdy nič nedokázal a ani nedokáže. Povedal im teda, ako vraždí ľudí a zas ho nazvali debilom. Išiel domov. Ráno u neho stal policajt, že Ferovi to nedalo a pre istotu ho udal. Jožo nie je doma sed, ale je mekýž. Všetko priznal, ale policajt ako by mu neveril, odišiel. Odvtedy už umreli ďalší 15. Ženy, deti, chlapi, všetko jedno. 13 poschodí, 4 byty na každom, ľudí ako hadov a mrú. Aj keď policajta v práci pravdepodobne vysmiali, fámu rozšíril. Keď v sobotu večer Jožo vychádzal von, prekvapil ho dal ľudí na parkovisku pred domom a nestihol domovník zakričať, spadol Janu Bachleda z 11 mŕtvy. V ktorej si ruke sa zaleskla železná tyč, inej nôž, palica. Jožo hýba ich nohy a zavrel sa doma. Strážial. Sedia za dverami a oplakávajú mŕtvych príbuzných. Ako by chudák Jožo za to mohol. Na domáce väzenie nemajú právo, preto aj policajtom volal a títo vraj riešia.
Poradili mu, nech pekne sedí doma, že jedlo a pivo mu susedská hliadka bude nosiť. Jožo sa nasral a na plné hrdlo zareval von oknom na dálku a popis krivdy, čo sa mu deje. No len čo vykúkol hlavou von, bolo počuť, ako jednému zo strážcov kukla lebka. Čím viac sa vytrčal, tým viac ten bubreval. Keď už do popása vysel von, schodby vyvalili dvere. Kričali, že chudákovi už odpadla noha a ruka. Vtedy zaliezol Jožo dnu, strážcovia vyhlásili akýsi poplach a Jožovi zmenšili priestor na jednu izbu. Čo má chudák robiť? Jedine zlobu. Nech mu dajú pokoj, vydochnú, veď raz to skončiť musí. Lenže je ich veľa. Už 6 dní sa vytrča von, ľuďom odpadávajú húdy, ale furt ich je kopa zdravých. Silnejší chlapci háču po ňom kamene, keď je v okne. Zohnali aj akúsi plošinu z kustenu zo strechy, na ktorej sedia traja chlapi a tieho špicatými palicami zatlačajú naspäť do izby. Nedá sa mu pohnúť. Leží, stojí, sedí, leží, stojí, číta knižky. Je, pije, kadí do vetra a premýšľa, ako sa dostať na vzduch. Tretí týždeň pohár pretiekol a v momente, keď prichádzajú pre hovná, Jožo vybieha z dverí, vráža vetrom do domu bramcov. Beží chodbou a nič, zamknuté. Tí dvaja od hovien ho chytajú, ale Jožo sa im vyšmykne, beží do kuchyne, do obývačky, ešte že je jeho byt priechodný. Beží tretie kolo, keď pomalšie mu napadne zablokovať dvere, Jožo mení smer. Vybieha na balkón, chce sa len vystrčiť, nech sa aspoň jednému zlámu kosti, ale nič, už sú pri ňom. Keď trčí skoro celý, chcú ho zachytiť, ale Jožo padá a kde si na druhom poschodí umiera to urevané ryšavé decko. Ideme rovno ďalej. Nepúšťame autora. Že vás nepustím. Žiadosť. Ako to je? Vňosek. Application. Žiadosť. Nedalo sa inak, hrozilo, že sa bude musieť zamestnať. Napísal som na ministerstvo kultúry žiadosť o dotáciu na bohemský život. Bez peňazí to už dlho nevydržím. Na odpoveď majú 30 dní, toľko by som skromnosti ešte mohol zvládnuť. Potom neviem, čo so mnou bude, život zničený prácou, alebo schradnem až po predčasnú smrť. Ozvali sa mi už po týždni, vraj mám prísť osobne vo štvrtok na 10. do obeda. Musí zasadnúť komisia a posúdiť rozhodnúť. Meškám, ale úmyselný. Snaď nečakajú, že prídem na čas, že stihnem rýchlik, keď staničnú krčmu otvárajú už o 6. a ja popijam doma na balkóne kávu s rumom. Nestíham vlak, mešká 10 minút, ešte ho vidím. Musím si zapáliť, nech odíde. Je preč, čo sa dá robiť, len počkať 2 hodinky staničnej na ďalší. Ide síce aj osobák, ale ten nemá reštauračný bufet. Keby som prišiel priamo z vlaku a nezastavil sa v prvom bufete, asi by som si samého seba prestal vážiť. Ani na pohovor do roboty by som na čas neprišiel, ani nikdy neprídem. Vlastne dúfam, že ani na žiadnym živote nepôjdem. Pani za recepcie ma posiela kamsi na tretie poschodie, kde vraj na mňa komisia čaká a drieme. Klopem, vchádzam, dobrý deň. Sú štyria, dve dámy, dvaja páni, prísny škúli a pery, tmavovlasa pozrie na hodinky, zapíše čas. Dobrý deň, nemali ste tu byť o 10:00? Mal, ale meškám. To vidíme, konštatuje plešatý pán bez výrazu. Na kraji sedí známy umelec. Voľakedy talent mal, ale kým stihol spraviť majsterštuk, rozpil sa a doteraz nepribúzil. Na pozdrav hovorí dačo ako Viete, nemôžeme peniaze len tak rozhadzovať. Dotáciu pridelíme iba človeku, ktorý si ju zaslúži. Povie svetlohlasa. Ani ma nemuseli vyzvať, aby som si sadol. Veď v poriadku, súhlasím. Mavovlasa mi dá hrbu papierov, dotazník. Odpovedajte pravdivo a rýchlo. Nie, písať nebudem, pýtajte sa. Nemám pero, okuliare som nechal doma. Tak toto nepôjde. Dámy zhraštia pery, plešatý pán si dačo zapisuje. Bývalý umelec mi bokom, nech si ho nevšimnú, ukazuje palec hore. Žijete sám? U matky. V 40 rokoch? Má tu vykorienok. Hnietite si bradu? Samozrejme. Ženu dokážete udrieť? Keby som mal, bijem pravidelne. Deti? Dovolte, viem aj zakričať. Pani stáva, prihoniava mi ku kabátiku. Fúha, z toho cítiť úplne všetko. Snažím sa. Toto je krv? Áno, moja vlastná. Značí do papiera. Vlastnite automobil? Nie. Raz ma budú voziť na koči. Z čoho ste žili doteraz? Mama je na dôchodku a ľúbi ma. Včera ste čo robili? Mal som v pláne ostriať si nechty na rukách. Koho nenávidíte? Nedopoviem. Ženu žida? Pýta sa pani. Mlčím. Vraj ste sa raz prišťali v krčme ku stoličke.
To nie ja, to sused. A nebola to stolička, ale lavica. Preteklo to aj mne pod riť. Jediná moja chyba bola, že som driemal a stal, až keď to prestalo hriať. Kto o mne šíri také klamstvá? Tu sa pýtame my. Týrali ma, strašne veľa bolo otázok. Ešte napríklad, či si chlupy z nosa strihám v kúpeľni, alebo ich trhám hoci kde a spustím na zem. Samozrejme, že ich trhám, keď sa nikto nedíva, spúšťam na zem, trpím a plačem za každým jedným. Posledná skúška. Teraz nám prakticky predvediete, čo u vás je. Dovedte ma do krčmy, vyzve ma plešatý pán, beriam vám čas. Mal s nami ísť aj bývalý umelec, ale nejde, pretože ho na vzduchu zvykne zachvátiť taký smet, že sa neštíti podvádzať a adeptovi radí. Vychádzame von, plešatý spúšťa stopky. Rýchla kontrola okolia, široká ulica smerom k námestiu, kde si napravo je rieka, vľavo z plečpinavých uličiek vyrážam. V každom meste nájdem pajzel do 10 minút. Tu sa musím blísnuť, ide o veľa. Hlavne nonšalantne a bez náhlenia. Kráčam, obzerám si nenápadne vývesné štíty, odpadky a špaky na chodníku. A naraz intuícia. Z bočnej vychádza chlap. Rukávom si utiera hubu, vo fúzoch kvapky a kúsky čipsov zrýchlim. Ha! Ani nie o 100 metrovej obrcaný roh. Cíti ihličie, pivo a borovička, som blízko. Zatečená dlažba, pijanský moč sa zbieha do veľkého flaku a vylieza až na pán dverí, vchádzam. Dobrý jej, rovno z baru. Neobzerám sa po voľnom mieste, pivo poprosím. Plešatý cvakne stopkami, 6 minút 53 sekúnd. Klobúk dole, idem naspäť s výsledkom, počkajte tu. Čakám. Od nervozity mi ako si chutí, mám sebe 3 piva a borovičku, plešatý stále nechodí. Mal som 22 eur, mám kúpený a spiatočný lístok, to je 5, 2 piva a rum na stanici, 1 vo vlaku, v bufete ďalšie 2, 4 som už teraz prepil, dúfam, že príde čoskoro. Ľudia vchádzajú, krčma sa plní, sadá si ku mne chlap. Dušan, povie a potom už len krčí, zaspáva, nehovorí nič. Po 7 prichádza žena, jeho žena. Vyzerá ako on, len napýta je trochu menej a myslí si, že som jeho kamarát. Zaste sa zrúbali, čo? Tak akurát, ja by som ešte zvládol vrajú. Tak choď objednať aj mne, žena sa pokúša o úsmev, ale nič. Už hodnú chvíľu mám pred sebou pivo jej muža, pomaly z neho odpíjam a verím, že sa rýchlo poberú obaja preč. Objednaj, priťahuje sa ku mne aj so stoličkou, nejdem. Choď, dám ti to na záchode, nejdem. Chytám sa pevne z toho. Choď, takú mašinu si ešte neopáčil. Brr, takú mršinu ani nikdy nechcem, vravím. A ona začne kričať. Dušan, tento idiot ma urazil, správ s tým niečo. Ten sa preberie, pozrie na mňa, na ňu. Vravím, iba som odmietol súhlas s vašou ženou. Chvíľu váha, ju pozná, mňa nie. Vyzerá, že verí mne, ale nech má doma pokoj, snaží sa mi jednu vraziť. Nejde mu to. Za to tá jeho šelma ma driape po rukách a snaží sa mi dostať k tvári. Capnem jej po paprči, jemu dávam cez více, padá. Ako je u nás zvykom, keď sa strhne bitka, Dušan už nie je len Dušan, ale aj Karol, Jožo, Miňo, Agáta a Vlado. Zbehli sa, bijú ma. Našťastie tak poctivo, nie ako teraz tí mladí, išli by človeka zahlušiť. Keď niektorému trafí facku, ten len potom vracia pesťou. Sú v presile, ale striedajú sa. Keď padnem, počkajú, či vstanem, až potom pokračujú. Takto pekne ma už dávno nikto nebil. Len jedného sa bojím, teda dvoch vecí. Že mi omylom vyrazia zuby a že ma budú chcieť vyhodiť. Predsa to musím čakať. Myslím, že plešatý striehne a hneď ako ma vykopnú von, stratím body a možno celú budúcnosť. Knockout z toho nebude, majú slabé rany a už ich to ani nebaví. Opäť padám, stávam, už sa im nechce. Pozerajú na mňa, sadám si naspäť na miesto a je to tu. A von. Dušan robí posledný krok. Nie len toto nie. Tvárim sa, že nič nepočujem. Sedím, odpijem z piva, ako by to zakričal na niekoho iného. Von, vravím. Nevraví, kričím. Veď ma tu nechaj, zbili ste ma. Dobre, na nikoho sa nehnevám, ale nejdem. Nejako tou bitkou ožil, prichádza, chytá ma za golier s čerstvým krvavým flakom a ťahá ma k dverám. Posledné slova záchrany zakričím. Chlapom rum a žene fernet. No vidíš, vraví Dušan, a mne ešte pivo. Viac nemám, vyťahujem posledných 7 eur. Vidíš, nie si zlý chlap, len si chuj. Púšťa ma, sadám si naspäť, berie mi svoj nedopitý pol liter. Chlapi si sadajú naspäť k svojmu stolu, na niečom sa dohadujú, jeden z nich zareve na čašničku. Daj mu od každého z nás porume. Šup s prvým do seba, zapadol som. Niekto ma myká za plece, zodvihne zrak od stola, vidíš 6 prázdnych pohárikov a nad nimi komisiu. Pivoárum 5-krát zahlási plešatý. Žmúrim na nich, potiahnem vytečenú slinu.
Dýchne sople na krajičku, cez karpiny takmer nevidím. Poriadne vás byli, tak akurát. Nedali ste sa vyhodiť? Nedal. Kúpili vám poldeci? Všetci šiesti. Máte talent, raz dávno. Vyťahujú papiere, zaškrtávajú zvyšné kolónky. Pani si obzerá nový flak na kabátiku, naťahuje ku mne ruku a vraví. Kolegovia, myslím, že môžeme pánovi zablahoželať, v skúške obstál. Gratulujú, obaja chlapi mocne stisnú pravicu, ženy menej, za to bez bosku. Pripíjame si na zmluvu. Štát si ma odteraz váži ako národné dedičstvo a budú mi vyplácať 423 eur mesačne, aby zachovali tento druh folklóru. Vraj váhali, čo so mnou, lebo na pravého bohéma som ich nepresvedčil, uznali však, že som jeden z najtradičnejších povalačov, akého kedy videli, a že len tak ďalej. Dziękujemy bardzo za te opowiadania. Trudno przynajmniej po tym ostatnim tekście nie przypomnieć sobie naszego spotkania z Milo Janaczem i jego historii knajpianych, ale też trochę jest tak, że te teksty poruszają się zawsze tak na pograniczu satyry i prawdy. I teraz pytanie, czy bardziej się utożsamiasz z tą satyrą, a z tym, jakie to jest śmieszne, ten system grantowy teraz, tak, że artyści próbują żyć z różnych stypendiów i proszą, a tak naprawdę są takimi samymi elementami folkloru, jak pijacy w knajpach, czy wręcz przeciwnie, napisałeś i rozumiesz to opowiadanie w ten sposób, że teraz już się sama zamotałam. Nie wiem, co chciałam spytać. To może inaczej, to może zacznę jeszcze raz od początku, bo to muszą być konkretne pytania, zaraz Państwo zrozumieją, o co chodzi, bo Wacław Konstalarski nie lubi mówić o swojej literaturze, tak naprawdę. Nie lubi opowiadać, bo ja przejrzałam różne wywiady z nim i postawiałam sobie za punkt honoru, żeby nie zadawać zbyt skomplikowanych pytań i zaczęłam po prostu jak kulą w płot. Jak to jest, że dzieło literackie, właściwie to, co napiszesz, staje się czymś, o czym potem nie chcesz mówić? Dlaczego właściwie nie lubisz rozmawiać o swojej literaturze? To jest proste pytanie. Trudna odpowiedź może. Że to tam napisane, tak nie trzeba się o tym mówić. Że jak już jest napisane, to nie trzeba o tym rozmawiać. No dobra, ale irytują cię nadinterpretacje tekstu i teraz poszukiwanie, bo słowacka krytyka literacka cię uwielbia. Ja znalazłam tylko i wyłącznie peany na temat i bardzo dobre recenzje i informacje o tym, no, świadczą też nagrody, no nie tylko na Powiedzce, ale też ostatnio Virtuos się dostał też do tej ceny licealistów na Anasoft Literze, tak? Nie do tego głównego nurtu, ale do tej nagrody Renę, ano? Renę. Czyli też cały czas i mają wielki sukces u czytelników te opowiadania i mają wielki sukces ze strony krytyki. I teraz tak jakby ta wyjątkowość tej sytuacji polega na tym, że zazwyczaj spotykam się z autorami, którzy uwielbiają o sobie opowiadać, uwielbiają polemizować też z krytykami. Masz takie wrażenie, jak czytasz te krytyki, że przesadzają, że tego tam nie ma, że tego tam nie napisałeś, czy zostawiasz to już im? Keď oni vidia v tom niečo, tak a je ich práca to napísať, tak ja napíšu, ale mi sa to nejako veľmi nedotýka. Mm-hmm. Ja... Že skoro oni čítajú v tých textách viacej niž i ich práca polega na tým, žeby napísať o tým jakýś text, to v pořádku, tylko mne to osobiste nedotýka v žiaden spôsob. Napríklad v nejakej kritike bolo, že je v tých povietkách dačo filozofické. Na przykład, ja to tam nie dało. Na przykład w jakimś tekście krytyczno-literackim było napisane, że w tych opowiadaniach jest coś filozoficznego, ale ja nie mogę powiedzieć, żebym tam coś takiego filozoficznego włożył. A tak, jakoże te krytyki
píšu, lebo je to ich práca, ale ja neviem, poteší ma to, keď je to fajn, a keď nie, tak aj tak nie je to jedno. A neurobím s tým nič, takže... A to, že oni píšą te krytyki, no taka jest ich praca. Jeżeli ta krytyka jest dobra, to sprawia mi to przyjemność, ale jeżeli nie ma, to też nic mi to tak naprawdę nie robi. Nie mam z tym nic wspólnego. To jest bardzo rzadkie podejście tak naprawdę w świecie artystycznym, w ogóle w świecie literackim, chyba też dlatego, że twórcy emocjonalnie podchodzą do swojej pracy i szukają jakiegoś potwierdzenia w tym, że to, co napisali, że jest wartościowe, że oni są wartościowi, że ma sens to, co robią, i wiele jest przykładów. To Paulo Rankow, z którym ostatnio żeśmy tutaj rozmawiali, wręcz prowadził taką małą wojnę podjazdową z krytyką słowacką. I jest coś strasznie wyjątkowego i też takiego zdrowego, że to twoje podejście jest bardzo zdrowe, że nie przenosi się... No a jak to jest z czytelnikami? Bo spotykasz się z czytelnikami, czasami na różnych akcjach literackich organizowanych. Czy te reakcje czytelników... Ja byłam świadkiem tych pozytywnych w internecie, ale czy zdarzają się jakieś negatywne i czy to wtedy... No bo to już nie jest dla nich praca, tak? Ich reakcja na twoje pisanie. Ja mam poczucie, że... No nikt mi jeszcze nie powiedział, że to jest źle. No to ja nie wiem, teraz każdy zatryska na koniec. Moja profesor, nikt mi jeszcze nie powiedział, że to jest, że to jest coś złego, że każdy na koniec mi bił brawo. Mamy szansę. Pisarz oczekuje krytyki konstruktywnej. Nie stało sami. Jakože, alebo to je zázračne všetko dobré, ale to netvrdím, ale nikto mi ešte nepovedal, že sú tak toto prieš. Ale zase napísal som aj veľa asi zlých poviedok, alebo tak, a preto to nie sú v tých knižkách, že to boli také a... No ani ja by som to po sebe už nečítal. Być może jest tak, že jakimś cudem wszystkie opowiadania, ktoré wydałem, są wspaniałe, ale szczerze w to wątpię. Napisałem też dużo kiepskich opowiadań, takich opowiadań, których nawet sam już nie chcę czytać po sobie, ale te opowiadania po prostu nie znalazły się w książkach. To, że do wyboru twojej pracy dokonywał właśnie Kali Kertész Bagala, że on jako taka osoba, taki współtwórca i taki trochę architekt tego krajobrazu literackiego na Słowacji, nie współpracować z redaktorem, tak żeby on ci kogoś przydzielił, tylko on wybiera zawsze z tego, co ty mu wyślesz. Hej, a on to jednoducho wie. Ja sa na ňo spolieham a viem, že čo on vyberie, tak to bude dobre. Ja som sa s ním ani nehádal, alebo že netlačil som tam nejako, že toto by som chcel alebo nechcel. Lebo ja to neviem, napríklad. Akože on... To som ani nevedel, že treba to dávať, že nejakú formu tých poviedok, ako idú za sebou a takéto jednotlivé veci. A on to spravil. Ja to mám bez roboty a dobre to dopadlo. Ja mu po prostu ufam. Ufam mu w pełni, on po prostu potrafi to zrobić. Ja nie zdawałam sobie sprawy nawet z tego, że trzeba wybrać formę tych opowiadań, że trzeba wybrać, w jakiej kolejności one się pojawią w tej książce, więc on jak mi powie, że coś nie, że coś trzeba zrobić inaczej, to po prostu się z nim zgadzam. I tak było przy wszystkich trzech książkach, że nie przyszło to, że aha, że przepraszam, jeszcze powiedział, że nie zdarzyło się tak, żebym walczył o coś, żeby koniecznie weszło wbrew wydawcy. Tak było przy wszystkich trzech książkach, czy... Nie, przy drugich dwóch. I to? Mhm. Lebo tam to są to obdobie, to mała wiele napisane. Wiele. A z toho wyszły te dwie książki, tak za sobą. No a potem się stało niečo, że som był dobry. A čo som odvtedy napísal pár poviedok, tak to je súčtu. Mm-hmm. Že tam som, asi aj sám som to vedel, už som vedel, že začnem niečo písať, že tak to je blbosť. Mm-hmm. Nepíšem ďalej. Že do tej tretej knižky už to bolo také, že iba tie nové, čo som mal napísané, a tak tie sú tam vlastne všetky. Mm-hmm. Ani viacej nenapísal.
Czyli taka sytuacja miała miejsce tylko w przypadku tych dwóch pierwszych książek, które one wyszły w krótkim odstępie czasu, właściwie rok po roku. I tam było faktycznie tak, że ja miałem więcej rzeczy napisanych do szuflady i tam wydawca dokonywał wyboru. Ale już w przypadku tej trzeciej książki już może na podstawie też tego doświadczenia, tego co mi wydawca mówił, co się nadaje, co się nie nadaje, ja już tam podczas pisania się zatrzymywałem i stwierdzałem, że to nie ma sensu, że to jest słabe. I ta ostatnia książka, Virtuos, ona już zawiera właściwie wszystko, co zostało napisane. Wszystko, co było, już pojawiło się w tej książce. Tak, że z tych prawych powiedok to wielkie mnóstwo. Tyle, co dostali, do tych dwóch książek, a ostatnio już ułudnie pryczy. Czyli z tej dużej ilości opowiadań, które miałem napisane do szuflady, powstały te pierwsze dwie książki, a cała reszta została usunięta, po prostu nie została wydana. Czyli te rzeczy, bo też niektóre twoje opowiadania pojawiły się w czasopismach literackich i one były, to jest to samo, co potem znalazło się w książkach, czy to są te odrzuty, które już miały, nie być, nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ale asi byli w tych czasopisach tyle, co są tu, a można i a nie co inne. Čo potom Kali povedal napríklad, že dobre, tam to mohlo byť, ale do knižky nie. A, že ja už nepamätám, jak to dokładnie bylo, co pošlo to časopis, možlivé, že to się powtarza to, co było v książkach, a možlivé, že Kali Bagala, vlastne ten wydawca, powiedział, dobre, že to môže byť v časopisme, ale v książce už nie. Že to už jest za dużo. Bo to nie są... Ty byłeś już tłumaczony na inne języki, na niemiecki widziałem, że nie, na holenderski. A które opowiadanie właściwie zostało przetłumaczone? Coś z tego, co żeśmy dzisiaj czytali? To było tej to książki. To było tak, z pierwszego tomu. Ja to malarski. Malarz ścian. To jest opowiadanie, które ja słyszałam, ono wisi w internecie w formie wideo, kiedy jest czytane na akcji w Bratysławie. Więc to jest coś, nie czytałam wiesz, tych książek w całości, ale ten Malarz ścian to jest takie bardzo szczególne opowiadanie, bo ono też jest takie na granicy satyry. Trochę mi przypomina to ostatnie opowiadanie, które żeśmy dzisiaj czytali, ale też jest ciekawe w kontekście, można je czytać w ten sposób, sobie pozwolę na taką właśnie interpretację czy nadinterpretację, że można to czytać odrobinę autobiograficznie, bo to jest opowieść o malarzu pokojowym, który no, przychodzi malować ściany w jakiejś galerii, akurat się zdarza, że w galerii sztuki i podczas malowania ma swego rodzaju atak, właśnie jakąś halucynację, wydaje mi się, że ta farba go atakuje, że dzieje się coś potwornego, pojawia się tam krew, bo nie wiadomo o co chodzi, ląduje w szpitalu psychiatrycznym, w tym szpitalu psychiatrycznym odwiedza go kuratorka tej galerii sztuki i mu mówi, że on stworzył po prostu niesamowite, wspaniałe dzieło, że to jest niebywałe, że to co on tam namalował, to się po prostu w głowie nie mieści, że bardzo go prosi, żeby... No i ten malarz pokojowy w ogóle nie wie o co chodzi i nie rozumie o co całe to zamieszanie. I ta pani kuratorka po tym jak wypuścili go ze szpitala, namawia go, żeby przyszedł po zapłatę w piątek wieczorem, w piątek tam na 17 czy na 18 do galerii, że wtedy dostanie zapłatę i on przychodzi. To nie jest sytuacja po prostu, gdzie może dostać pieniądze, tylko się okazuje, że to jest tak naprawdę wernisaż tego jego dzieła. I na tym wernisażu liczni krytycy sztuki za pomocą bardzo trudnych wyrazów, idiotycznie się zachowując, opychając się kanapkami, zapijając się winem, próbują w jakiś sposób interpretować to jego dzieło. On tak naprawdę niczym innym nie marzy, tylko o tym, żeby dali mu spokój, żeby ktoś mu łaskawie zapłacił za to, że faktycznie pomalował ściany na biało. Trudno nie znaleźć jakiejś takiej paraleli, albo pozwolę sobie na taką nadinterpretację, że to trochę przypomina tak jakby twoją sytuację w świecie literackim, gdzie ty jak mówisz o tym, jesteś pytany często o to, jaki masz sposób napisania, to mówisz, nie, że po prostu siadam i piszę, nie analizujesz tego nadmiernie, a potem te wszystkie
analizy świata literackiego, jakby stawiają cię w jakieś konteksty, w jakieś właśnie, wmawiają ci jakieś filozofie i tego typu rzeczy. Teraz już musisz przyznać, czy to jest rzeczywiście nadinterpretacja, czy to jest taka satyra trochę wzięta z doświadczenia twojego wejścia w świat literacki. Ja jestem sama prihlasy, ja sobie nie rozumiem. Że nie rozumiem z domu. Nie, ale że czy ten majarski, że czy to ja taka z osobnych skuseností twoje, że co tak cítisz trochę občas, jako w tom literarnym świecie, jako taki, że ty si urobil nejakú veľmi prírodzenú vec a všetci tomu nadávajú proste nejaká veľká, že ti ľudia sú takí čudní a zvláštne. No a to si objavila teraz, čo mi už nenapadlo. Neprišlo mi to do hlavy, že teraz to odkryvaš. Asi tam je taká independentná paralela, lebo ja tiež neviem, prečo som tu teraz. Lebo je tam jakaś taká paralela, bo przykładowo na przykład nie wiem, dlaczego jestem tutaj. No jak nie wiesz, nic. Napisałeś, trzy książki wydałeś, zaprosili cię, przecież super, przyjechałeś na ten. No bo ja nie żyję takim literalnym żywotem, jakim, że jakby som sa tomu venoval w każdej wolnej chwili, albo żeby som czytał krytyki, albo... Mm-hmm. Że ja właśnie nie żyję tym takim literackim życiem, nie mogę powiedzieć, żebym się tym zajmował w każdej chwili i... Ale to też jest, żeby to była część mojego życia, ale to też jest coś, co właśnie dla tego świata literackiego jest strasznie fascynujące, że staje się właśnie takim okazem, spójrzcie, pisarz, którego to nie boli, że jest krytykowany, tak? Czy nie rośnie mu ego pod sufit. Jest coś w tym, no bo też te teksty, które czytałam na temat twojej twórczości, że one są właśnie takie pełne zachwytu nad tym, że jest jakaś prawda w tym, co robisz i w tym, kim jesteś, że gdzieś to przechodzi, mimo tego, że nie ma w tym takiej nadmiernej analizy, nadmiernego wchodzenia do środka głowy. Nawet bym nie wiedział. Czyli rozumiem, że też skoro się tym nie zajmujesz, to... Bo masz fanpage na Facebooku, ale rozumiem, że go nie prowadzisz sam. To nie ty wrzucasz tam też takie eventy, że gdzie będę i... Ja ani nie jestem na Facebooku, jakoś ja jako osoba. A to asi Kali to mi to robi. Nie, ja nawet nie jestem na Facebooku jako osoba, że to chyba stworzył Kali. Ale wiedziałeś o tym, że ten sam pierwszy nagrywa. Wiem, a Janka ma frajerka, ty prawa mienić tam. A, że Janka, moja przyjaciółka jest administratorką tam. A, czyli jest jakaś kontrola, teoretycznie nie jest tak, że wpuściłeś tą narrację na swój temat i swoją siebie jako postać publiczną kompletnie z rąk, że jednak ręka na pulsie jest przytrzymana. No ty robisz. No jest. Ale jakože pýtam sa, že čo je tam dačo nové, alebo tak. A je, alebo nie je. No. Jest albo nie ma, zdarza się. Wspominam też o tym Facebooku, bo to chyba jeden z piękniejszych komentarzy na Facebooku, jakie widziałam w ogóle u jakiegokolwiek twórcy. Tam jeden taki cudowny komentarz od pani, która mówiła, że no czytałam jego książkę, akurat karmiłam piersią. To czytałam jego książkę i w ogóle było super, i w ogóle się nie nudziłam i w ogóle dałam radę, wykarmiłam dziecko i mam nadzieję, że jak będę miała następne dziecko, to wyjdzie następna książka. Co myślę, że jest wspaniałym komplementem tak naprawdę. Dlatego pytałam o te różnice pomiędzy, bo rozumiem, że do tych krytyków, że można mieć do nich dystans, też nie będąc częścią tego świadka literackiego, który potrafi być dziwaczny, bardziej dziwaczny niż nie jedna knajpa i nie jedno towarzystwo knajpiane. Gdzieś na takie towarzystwo, jakim Milo Janasz napisał i takie przygody czasami dzieją się gorsze na wernisażach i bardzo kulturalnych akcjach teoretycznie. Ale ten taki feedback prosto od czytelnika, który już właśnie nie nadinterpretowuje i nie szuka filozofii, tylko bierze dzieło niezależnie od autora. Tak, bo pani karmiącej piersią, która pisze na Facebooku, może nie interesować, ty możesz nie interesować wcale jako osoba, ale
ją interesuje następna książka po prostu. Więc pytanie musi paść, czy będzie następna książka. Czy będzie dalsza książka? Czy nie, czy napisze, tak będzie. Ale... Jak coś napisze, to będzie. Ale to tak, to będzie dobre, ja napiszę. Jak będzie dobre. Ale tak... Ale czasy są zaczęły pisać. Ale już coś zacząłem pisać powoli. Tak uvidíme, no. Ale právě to, kedy si som toho napísal veľa a teraz, ale už aj na tú poslednú knižku to bolo tak, že možno jedna poviedka za pol roka, koľko, že tak. Kiedyś písam dużo, a to už teraz pri tej ostatnej książce bolo tak, že jedno opowiadanie v ciągu pół roku. Ale tak, že chce mi dať čo napísať už teda. Ale chciałbym. No chcę dać na to sobie, myślę, tak. Chciałbym coś napisać, tak mi się wydaje przynajmniej. Trochę mam czas. Potrzebuję mieć czas wolny. No bo pytanie jest właśnie takie, bo wielu autorów, nie tylko słowackich, myślę, że też polskich, czy różnych, wielu autorów mówi, że no ja chciałbym żyć z pisania literatury, ale to jest w tym kraju i tu wstawmy kraj XYZ, w tym kraju to jest niemożliwe, być może to jest możliwe tam gdzieś na zachodzie czy gdzieś tam. Gdybym miał taką możliwość, to żyłbym tylko i wyłącznie z pisania literatury. Chciałbyś żyć kiedyś, może masz jakiś taki... Czy jakby ktoś ci dzisiaj powiedział, że dostajesz po prostu zaliczkę, grant fantastyczny, jedziesz, rezygnujesz z etatu, chciałbyś tylko i wyłącznie żyć z pisania? To jako, że mać pieniądze za mało roboty by było super. Dostać pieniądze za małą ilość pracy byłoby fantastyczne. Ale ja nie dokażę, że sadnąć ja pisać. Ale ja nie jestem w stanie usiąść i pisać. Tak, że każdy dzień napisze, ja nie wiem, 1000 słów albo 2000 słów. Codziennie napisać 1000 czy 2000 słów. Ja kiedy sadnę, niekiedy ktoś mi poczyta, czy tak co postawimy audytem albo nic. Że czasami jak usiądę do tego komputera, no to od razu od niego wstanę i sobie pójdę, bo nie mogę. Także gdzie żyli Ubisoft sobie. raczej bym z tego. Ani na tym zachodzie. Raczej bym z tego nie przeszedł nawet na tym zachodzie, nawet w tym toalecie. Żarcik językowy, tak? Bo zachód to toaleta w języku czeskim oraz słowackim. Praca twoja codzienna, praca wychowawcy, praca pedagoga, praca strasznie taka ważna i istotna i poważna. Ona ci przynosi dużo satysfakcji. Tak na co dzień, że jakbyś miał już właśnie nigdy więcej nie napisać ani jednego zdania, nie wydać ani jednej książki, to czujesz, że jesteś po prostu, zmieniasz ludziom życie, że jesteś po prostu wychowawcą w domu i pomagasz młodym dziewczętom? Nie, ta praca wychowuje, tak, także wiem, że ja tym sam będę żywić. Nie wiem, jak długo, nie wiem. Ta praca mi odpowiada i domyślam się, że w ten sposób będę zarabiać na chleb, nie wiem jak długo. A tak, jako że mnie nie napadło, żeby sam coś do pisania, bo to jako w ogóle nie jest. Ja sam na tym nie premyślał, ale wiem, że to chcę robić, a studiował sam kvôli tomu, jeszcze tam stale, mam to szkolenia, a takie to rzeczy, które tam trzeba chodzić. Także tomu sam wianuję, a chcę za tym. Nigdy się nawet nie zastanawiałam nad tym, żeby żyć z pisania. Ta praca, którą mam, ta praca wychowawcy mi odpowiada. Takie studia skończyłem i też wciąż się dokształcam w tym, żeby być w niej lepszym. I to przede wszystkim wypełnia moją głowę. To jest bardzo trudna praca, obciążająca psychicznie. Mhm. Jest, nie, ja wiem, że ja zadaję głupie pytania tak naprawdę, okropnie. Tam mi dawaj głupie pytania w pracy. Tam w pracy zadają głupie pytania. Bo się zastanawiam, czy to pisanie w jakiś sposób możesz traktować jak hobby, czy to jest jakaś odskocznia, czy to jest sposób odpoczynku, no bo przychodzisz jednak, pracując w domu poprawczym, spotykasz się z bardzo trudnymi losami dzieci, tak? Z trudnymi dziećmi, co jest takim w ogóle no, podwójnym, no bo nie dość, że spotkasz się z ludzkim nieszczęściem, to jeszcze z nieszczęściem dzieci.
To jest najbardziej taka no, niszcząca, podejrzewam, że obciążająca psychicznie praca zbliżona do, nie wiem, pracy w szpitalu, czy to pracy w więzieniu, w którym zresztą też pracowałeś, czy pisanie w jakikolwiek sposób sprawia, że się relaksujesz, że przestajesz o tym myśleć, że czyścisz głowę? Nie, czy to jest, czy możesz powiedzieć, że to jest, nie, czy to jest takie, że masz ciężką pracę, mógłbyś iść na piwo, tak? Idziesz. To pisanie jest potem. A piszesz dopiero potem, ale czy to pisanie też jest w tej sferze odpoczynku, od odejścia od tego problemu? Ani na tym są. No o tym też nie myślałem. Nie szkodzi, wiesz, no może by się zastanowić. Ja mogę rzucać takie tezy tutaj. Ja mogę się bawić w jakiegoś takiego, wiesz, pseudopsychologiczne tezy na temat tego, bo to też ja operuję w tym momencie, wiesz, jakimiś takimi stereotypami, kliszami, tym, w jaki sposób my widzimy pisarzy. To w jaki sposób konstruujemy sobie ich obraz, ja, państwo, czytelnicy, krytycy, tłumacze i wpadamy w jakieś takie tory myślenia. Myślę, że też na tym polega, wiesz, ta twoja wyjątkowość, to dlaczego krytyka uznaje to, że nie chcesz o tym rozmawiać, że widzimy, że to nie jest poza na to, że nie będę mówił, to nie chcę tego interpretować, tylko że autentycznie jest to dla ciebie po prostu trudne. I wydaje mi się, że dlatego też tak ta komunikacja w tym momencie na temat. Zaraz się sama mota. Ta komunikacja na temat tego, co kryje się pod tą literaturą, dlaczego piszesz, ten taki podstawowy zestaw pytań jest. No jesteś odporny na to. Jesteś odporny po prostu w 100% na tę kwestię. Że si. Odolny. Że si odolny w oczy takim to otaskam. Aha, ty. Jakby sobie rado to powiadała, nie chcę być sobie na kojeli, to. Nie, ale to wobec nie, to nie wiem. Ale ja tak nie wiem, bo ja te rzeczy robię. Dobrze, że w pracy przemyślam nad tym, co robię, ale potem niejako pisanie nie chcę. Czyli prawda jest taka, że ja bym chętnie opowiedział coś Państwu więcej na ten temat, ale nie jestem w stanie, bo ja się nad tym nie zastanawiam. Ja oczywiście że nie chcę tutaj siedzieć jak jakiś kołek i nie być w stanie nic powiedzieć. I, tylko oczywiście ja kiedy jestem w pracy u siebie, to ja myślę i pracuję, tak? Ale potem już po tej pracy już o tym myśleć nie chcę. Po prostu nie chcę tego analizować. Nie wiem, ja wiecie robię tak, że idę. Mm-hmm. A kiedy mi tam do to jedno obdobie, albo niekiedy przyjdzie, że napiszę, nie czekam, napiszę. Ale ważnie mi to, ale nie wiem, jakože prečo som to vôbec začal. Mm-hmm. Tak prišlo to nejak a mi to prišlo vtedy akože, to dobrý nápad, tak asi to bude mať hlavu a petu, tak to napíšem a poslal som to niekde, ale nevidel som sa ako niekto, že teraz začnem písať a... Že autentycznie jest tak, že nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego zacząłem pisać. Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego tak to wyszło. Po prostu, kiedy czuję, że mam coś robić, to robię. I wydarzyło się to instynktownie i kiedyś po prostu przyszedł mi do głowy pomysł, żeby coś napisać i gdzieś wysłać. I to zrobiłem i miałam nadzieję, że będzie dobrze. I tak się wydarzyło. Ja bym chętnie odpowiedział na te wszystkie pytania i chętnie bym o tym powiedział coś więcej, ale to nie jestem w stanie. Jak się czyta swoje opowiadania, one mają w sobie dużą dozę humoru. Myślę, że humor jest ważny w życiu, szczególnie jak się dzieją różne rzeczy. Lubisz humor, lubisz, nie wiem, śmieszne rzeczy, wyszukujesz tego. Hej, jasne. Czy mi to było, że jaki by są to człowiek, albo chodzi kto, kiedy nie ma rady humoru. No pewnie jakim byłbym człowiekiem, gdybym nie lubiał humoru. No, to mam, a ja tu pracę na przykład, że to tam są takie osudy, że kiedy som to nebral, veľa vecí s nejakým nadhľadom, tak ja si teda si zblúdnem. Alebo je mi zle na svete potom. Tak
wszystko trzeba brać tak niejako. Rzeczywiście, że tak, że ten humor nawet w tej mojej pracy, która jest trudna i w której przychodzimy do kontaktu z losami z przeróżnymi historiami, żebym nie miał do tego dystansu, to czułbym się bardzo źle na świecie i bardzo trudno byłoby funkcjonować, więc... Czyli jest gdzieś w tym humorze, no bo zderzamy, jak czytamy twoje opowiadania, zderzamy się tak naprawdę między czymś bardzo zabawnym, a śmiercią, zawsze jest tam to, jest ten alkohol, jest też gówno, zawsze jest takie sakrum, jest profanum, oczywiście teraz ja się czuję jak idiotka, jak tylko próbuję to interpretować, jest w ogóle potworne, ale... Więc powiem od siebie po prostu, że wydaje mi się to bardzo właśnie ważnym i fajną rzeczą, którą przekazujesz potem czytelnikom, że mimo tego, że w życiu się dzieją różne ciężkie rzeczy, to tak czy siak należy na to patrzeć z dystansem. To nie jest to jest właśnie takie od Kasi coś powiedziane. że są to takie ważne rzeczy. Programy, że tam bardzo działa, bo to mało się ten alkoholizm uzbrojony jest rozszerzony, ale to nie jest wtipne. Mm-hmm. Ale ani mi nie napadło niekiedy, że załomię rukami, a że o, jest to ciężko, to jest naprawdę. A niech to tak. Jednoducho, a ten alkoholik sam się zasmieje. Mm-hmm. Kiedy jak ten humor jest taki. No, taki jest. Ale... Że tak naprawdę. Że to jest prawda, że w tych tekstach jest dużo też takich ciężkich tematów, że alkoholizm też jest dużym problemem na Słowacji, ale w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby po prostu załamać ręce i tylko jojczyć i jęczeć na temat tego, jak strasznie jest na tym świecie, bo raczej należy to brać z humorem i z humorem się na to patrzeć, że przecież nawet ten alkoholik się śmieje, nawet niż alkohol i ten humor być może nie jest szczególnie wyszukany, ale na pewno się śmieje. A mnie dobre na swoje własne. A ja się dobrze czuję na świecie. Tak, a kiedy mi napadnie, że ta powietka jest o tym, to ja sobie nie chcę jakoś robić randu z tych ludzi albo z takich to ludzi, ale każdy by miał brać ten żywot niejako z taką większą srandą albo ako. Ale to jako, że nie chcę to nikomu. Jasne. To ja na tym nie som, ale že asi preto je to taký, že to aj kontrastné, že sú tam nejaké tie žarty v takom prostredí, ale čo. Ale to tiež len tak nejako zo mňa vyšlo, lebo asi tak žijem nejako. Ja oczywiście te wszystkie postacie, ktoré opisuję, nie chcę sobie z nich stroić żartów. Ale uważam z jednej strony, že každý powinien brać w jakiś sposób patrzeć na życie z humorem i z dobrym nastrojem. Przy czym naturalnie nie chcę nikomu mówić, w jaki sposób ma żyć, nie chcę nikomu radzić, ale wydaje mi się, że rzeczywiście, że przez ten humor jakoś można sobie poradzić z tymi cięższymi rzeczami. Mimo, że Państwo mają jakieś pytanie do naszego autora dzisiaj. Może Państwu się uda, bo ja myślę, że to jest naprawdę, że to duży problem jest taki, kiedy się, że to jest problem z nami prowadzącymi, z nami, z krytykami, z ludźmi zajmującymi się literaturą, że powpadaliśmy już w takie tory sprawdzone tego, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób rozmawiać z autorem, że... Z takim to nie lubię. Z takim autorem. Nie, no bo jesteś autorem, który jest bardzo naturalny, który pisze. No bo jeżeli mówisz, że pisze, że to wychodzi z ciebie samo, że po prostu siada, że nie planujesz, nie tworzysz konstrukcji, nie zastanawiasz się nad tym, to znaczy, że piszesz jakbyś pisał strumieniem świadomości. Że prudą hedonią. Właśnie. No tak, no bo to już każdy literaturoznawca musi sobie znaleźć jakąś analogię w historii literatury i tak dalej, i tak dalej. I to znaczy, wiesz, i to co tworzysz, nie jest to przypadek. Wydałeś trzy książki, wiesz, to nie jest tak, no bo każdy może ma w sobie jedną książkę, ale nie jesteś
przypadkiem, nie jesteś przypadkowym twórcą. Ten talent literacki bardzo dużo w tobie jest i bardzo, bardzo duże zainteresowanie czytelników też nie wzięło się znikąd. I myślę, że to jest zadanie po prostu na najbliższe lata, bo mimo tego, że mówisz, że to nie jest część twojego życia, to coraz większą częścią twojego życia to będzie. I czy to będzie wrocławska knajpa, czy kawiarnia intelektualna, to będziesz się z tym spotykał coraz częściej, z tymi rozmowami, że to ci prowadzący będą po kolei, tak jak ja dzisiaj oglądałam te wszystkie twoje wywiady, słyszałam, co my zrobimy. To będą musieli znaleźć jakiś lepszy sposób na to, żeby faktycznie mieć dostęp do tego. Albo może rzeczywiście jest to taka literatura, którą należałoby oddzielić od autora i skupiać się tylko już się nie dzieje. Ja mam pytanie. Tak, ojej, przepraszam. Tak. Dziękuję. Po szwedzku, no. Nie, na zachód, ale na sobie. Że na północy, no tak, ale to socjalistyczna Szwecja, państwo socjalne, ale może taka duma, że tu jest nasz alkoholik. A ja chciałam się zapytać, czy pan stosuje taką metodę, bo tak mi się ona jawi, że rzeczywiście pan opisuje rzeczywistość i dodaje bardzo ciekawe klimaty. Że popisujecie realitu z pocitu, jako że z... Życzliwie, tak. Z priaznią. Mhm. Że priaznią, bo popisujecie realitu, a że jaka to może, czy to jest metoda, jako że... Powiedziałabym, że to jest taka pierwsza zasada pedagogiki, która jest niestosowana. Że z przyjaźnią popisować realituje i metodę. Ciężko to mówić o metodach, lebo nejaké... Nie, no, nie będę mówić stale, że nie wiem, ale... Że trudno jest mówić o metodach w moim przypadku, ale nie to chcę... To nastawienie, bo ma metodę, jak trudno nazwać to metodą, to jest nastawienie. Że chyba, że... Postawa już taka do życia. Czyli pan to, że ty si priazni, wyboczy żywotu, że czy jak to to, lebo mówili, że masz rad, a jaki dobre na świecie, że czy potem tak to, aj tak to piszesz o ludziach, aj tak to piszesz o świecie, że masz tento świat rad, aj kiedy je wyboczy. Ano, lebo ja by som ani, albo som to ani neskúšal, że pisać nejako inak. Ja chyba tak, a też ja chyba po prostu nigdy nie próbowałam pisać w inny sposób. Bo ja tak trochę podpowiedziałam przy tłumaczeniu, że on jeżeli mówi, że się czuje dobrze na tym świecie i patrzy na niego pozytywnie, to tak jakby potem pozytywnie też pisze i pozytywnie opisuje tą rzeczywistość, bo tak ją widzi. A pisze tylko i wyłącznie przez pryzmat siebie. Nie próbuje konstruować jakiegoś innego światopoglądu po to, żeby opisywać świat w jakiś inny sposób niż to, w jaki on go widzi. Nie, no bo tutaj nie ma ideologii. Opisuje świat życzliwie. Prawda? I tak, to ma jego wielką siłę. Tak, że to dawa, może to dawa siłę. Że tak ja uwielbiam. Rzadko się to zdarza. Ale może nie w literaturze czechosłowackiej często tak bywało. Dlatego jest tak wysoko cenione. O,
sytuacje to częstsze. Nosicielą tradycji. Tak, że jestem nosicielem jakiejś tradycji w literaturze. Bo my to traktujemy jako ironię. Oczywiście, to jest pierwsza warstwa, ale tak na dobrą sprawę nie chcemy zobaczyć, że są postawy ludzkie takie, dlaczegożby nie? No ktoś wymyśla, ja korzystam, a tu, że ktoś chce inaczej, to jest zupełnie inna sprawa. Idę krok po kroku. Właśnie chciałam zapytać, jak długo pracujesz nad tym domem, jak długo pracujesz? 7 roku, 7 lat. 7 lat. Podziwiam, bo ja jak tutaj byłam przez pół roku i tyle się złych emocji na dziewczynami głównie takimi podrastającymi, tam razem ich uczyć, jak nie są ciąże głównie, jak reakcje na Państwu, tak? Boże, to rzuciłam po pół roku, bo ja się nie wytrzymałam, bo mówię, tyle tego gnoju jest na dole, nie tylko wśród polityków, ale i wśród takich nastoletnich, a Pan ma takie pozytywne do życia. Mimo wszystko, to jest dokładny opis tych dzieci z umiejętnością. Z upośledzonymi było lepiej, takimi asocjalne dzieci, tak, kombinacja no, socjalna. Ale przynajmniej coś słuchały, coś chciały się nauczyć, a już A dużo jest mężczyzn w tym zawodzie? Tylko wychowawców? Że masz kolegów też w pracy? No. Trzech z 12. A czy czy wykonywana przez Pana praca odbiera Panu jakąś taką radość naturalną, życiową? Przez trudy i problemy i wrażliwość. Czy Ci to daje radość do żywota, jako że ta praca? Nie. Silna osobowość, to jest właśnie bardzo silna osobowość i panowanie nad swoim ego przede wszystkim, mimo tego, że wejście w świat literacki. No. Ja jako, że pardon, że mnie to tam niejako idzie jednoducho. A to co tyje takie ze sobie. Náhodou, nie że náhodou, ale idzie. Ale nie prawda, że wiele ludzi tam przyjdzie pracować, a odjdzie do tego pola. Prawda jest taka, że mi się jakoś udaje w tej pracy. No nie jest to przypadek, że udaje mi się tą pracę wykonywać i oczywiście jest dużo ludzi, którzy odchodzą stamtąd po pół roku. Mi się to jakoś udaje. To jest no, to jakoś, tak samo jak jakoś ci się udaje pisać literaturę, którą są wszyscy zachwyceni, tak? Czy nieczopiszu mnie dziecka, wiesz? Ty nasze dziecka? Nie piszą niczego. To jest taki typ dzieci, że ledwa czytają. Że te dzieci, one ledwo czytają generalnie, mają, że one nie... 15, 16, 17 roku, ale nie chodzili do szkoły. Poczuli o tom. że to są dziewczyny, które mają tak po 15, 16, 17 lat, ale one naprawdę ledwo czytają. Nie w sensie, że mało czytają, tylko że ledwo czytają, że długo nie chodziły do szkoły. I no, słyszały o tym, że ja piszę. Mają problemy ze zrozumieniem podstawowych takich pojęć nawet. A nie czytają, bo ich to zapewne nie zaujma. I tak ogólnie nie czytają, no bo ich to po prostu nie interesuje. A zwłaszcza nasze dziecka tam... No chybi. Dlaczego im chyba w tej głowie? Aby są to jakby nie powiedział szkarego, a nie mają taki ten jednoduchy mózg wywinięty tak, aby ich bawił nieco więcej jako telenowela. Tym dzieciakom, z którym ja pracuję, nie wiem jak to sformułować, żeby to nie zabrzmiało brzydko, ale im tak naprawdę no, po prostu czegoś brakuje w tej głowie.
brakuje im też narzędzi do tego, żeby bawiło czytanie, żeby w jakikolwiek sposób przyjmować coś więcej niż telenowelę. Znaczy, ja chcę też wysunąć teorię, bo tak pani Katarzyna mi tak ze strony czytelników, dlaczego czytelnicy tak chętnie czytają? Ja myślę, że ten sposób widzenia pana świata, pełny optymizmu i dostrzegania w każdym pozytywów jest naszą tęsknotą za takim światem, żeby taki świat był piękny i żebyśmy my, nawet jak zrobimy coś złego, żebyśmy byli postrzegani jako element tego pięknego świata i że my też jesteśmy. Ja myślę, że to jest też ta siła pana literatury. Pani Kasiu, nie wiem, tak. Super! Nie, bardzo dobrze. Świetnie. No bo autor nie chce nic sobie powiedzieć, to trzeba analizować. I zmuszać go, żeby się po prostu powiedział tak. Ale ja myślę, że to tutaj myślę, że to jest zazdrość innych literatów, że nie potrzebuje panu średników krytyki. Po prostu pana słowo dociera do czytelnika bez pośrednictwa. I to jest, myślę, piękne. I próbują wszyscy zobaczyć, jak to się dzieje, że panu się to tak udaje. Bo chcieliby odgapić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że to jest lektury też, bo to jest na razie tylko z tych kilku rzeczy, ale aż się w końcu te fale do tego chcę, że też większość osób, które tutaj są, żeby przeczytać coś więcej. Wacław Kostelanski, przerzut dzisiejszy. Miała pani zapisać się o ten pseudonim. Dlaczego Kostelanski? Rychło. No. Razem byli na strasznie byli wystawę obrazą. Aha. A pani, ta kuratorka, co to tam było, nas tlačila tak násilne, aby sme sa podpísali do tej knihy návštev. A ja som sa hanbil dať svoje meno do tej výstavy, tak som tam napísal Václav Kostelanský. Lebo Kostelanský je meno, pri našom meste je dedina, kde sú všetci Kostelanskí. Aha, a sme kými nakoniec? Silonom. Aha. A ja som tam šupol to polskými knihy. Dobre, že... Ale že potom som začal to meno používať také, že... Takže aj e-mail mám iba na to meno, že nie na svoje, neviem, začal som tak trochu používať a túto som podal teda. Že to bolo tak, že byliśmy na jakiejś okropnej wystawie, bardzo niedobrej i tam kuratorka nas na tej wystawie malarstwa i tam kuratorka nas przycisnęła, żebyśmy się wszyscy wpisali do księgi gości. A ta wystawa była tak okropna, że się wstydziłem tam napisać swoje imię nazwisko, więc domyśliłem, że Wacław Kostelanski, a Kostelanski dlatego, że we wsi obok Powarskiej Bystrzycy jest wioska, w której każdy drugi się nazywa Kostelanski, tylko że oni są z Y-kiem, tak po słowacku, a ja tam po prostu samo to ze mnie wyszło, że napisałem to polskie imię. I potem już maila takiego założyłem i zacząłem to używać w różnych dziwnych miejscach i w końcu zacząłem podpisywać literaturę. Więc tak. Dziękuję za przypomnienie. Wacław Kostelanski, ja też dziękujemy. Katarzyna Wyszgromica. Proszę pana, zatrzymać, żeby nie uciekł. Zapraszamy na spotkanie z Marinem Malajko-Kundrazim, autorem powieści Bliskość, którą oczywiście można nabyć w naszych księgarniach.